Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Radosne święto nie tylko dlatego, że 11 listopada, święto naszej niepodległości, udane bardzo obchody i sprowadzenie trzech przywódców państwa polskiego z emigracji w sobotę, ale też dobre wieści z Ukrainy. Rosjanie uciekają z Chersonia i okolic, zwalniają ogromny obszar. Rosyjska armia, niezależnie od swoich twierdzeń, no, musi zaliczyć klęskę, drugą wielką klęskę po Kijowie. O tym wszystkim rozmawiamy z naszym gościem, ekspertem od spraw militarnych, Piotrem Grochmalskim. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam, witam bardzo serdecznie. Co oznacza i z czego wynika to, co zrobiły wojska rosyjskie? Bo oczywiście to nie jest tak, że to armia uciekła, tylko oficjalnie zarządzono odwrót. Armia uciekała wcześniej, tak? Natomiast teraz dowódca wojsk na Ukrainie zwrócił się o zgodę do ministra obrony. Minister obrony zatwierdził, szef sztabu zatwierdził, zrobiono z tego małe show nawet w mediach. No i wszyscy mają się cieszyć, że Rosjanie uciekają. Ale co to faktycznie oznacza i z czego to wynika? W sumie Rosjanie tą wielką batalię o przyczółek chersoński już dawno przegrali. To wiele razy mówiłem, że Ukraina stworzyła warunki, które Rosjanie była w stanie wytrzymać. Niszczenie czy degradowanie głównych przepraw powodowało, że to, co było siłą armii rosyjskiej, a więc ta przewaga ognia, bo miejmy świadomość, że rzeczywiście po tej katastrofie czy klęsce kijowskiej Rosjanie przebudowali wtedy strategię. Ci główni dowódcy, a więc Żurawlow i Dwornikow, postawili na przewagę artyleryjską. Generał Załużny, który jest głównodowodzącym armii ukraińskiej, dał takie porównanie pokazujące skalę dokonywanych operacji na Ukrainie. On wręcz stwierdził, że w tych wymiarach dotyczących ilości sprzętu wojska, to jest to wojna przekraczająca nawet parametry II wojny światowej, jeśli chodzi o obszar ukraiński. I on mówił wówczas o ogromnym ostrzale artyleryjskim. O ile dziennie Ukraina wtedy zużywa 6 tysięcy pocisków artyleryjskich, o tyle Rosjanie 10-krotnie więcej, w granicach 60 tysięcy. Więc to była, niszczyli wówczas w Ługańsku i Donicku stałe pozycje ukraińskie, miażdżyli po prostu i powoli przesuwali się rzeczywiście. Natomiast w momencie, w którym Ukraina dostała HIMARSy, zmieniła się radykalnie sytuacja. HIMARSy i kraby, bo też trzeba pamiętać, że ta broń lufowa, haubice lufowe też zrobiły swoje na trochę mniejszą odległość, ale w sumie nie tak, połowę gdzieś więcej tych zasięgów, też zrobiło swoje. W pierwszej kolejności poszły kraby, które zatrzymały, czyli dokonały zmiany w marszu niemal sytuacji. Natomiast HIMARSy spowodowały zdolności do niszczenia zaplecza, głębokiego zaplecza, znaczy głównie składów amunicji i całej tej logistyki, a więc po prostu nie, artyleria rosyjska straciła swój atut. I to bardzo mocno było widać właśnie na przyczółku chersońskim. Po prostu HIMARSy zniszczyły mosty, a w związku z tym zniszczyły zdolności do wykorzystywania tej przewagi ognia. Ona przestała istnieć. Co więcej, te formacje były systematycznie degradowane. Ich wartość bojowa była degradowana, więc prędzej czy później było oczywiste, że te formacje zostaną albo starte, zostaną zamknięte w kotle i zdegradowane, zniszczone, albo też Rosja będzie musiała zdecydować się na wycofanie tych formacji. Dwa miesiące temu już sztab naciskał, prosił Putina o podjęcie tej decyzji o wycofaniu. Skończyło się to dokładnie znów kolejną rotacją, bo przecież Putin wymieniał generałów jak rękawiczki. On po kolei wymienił kilka razy.
wszystkich podstawowych dowódców operacji ukraińskiej, aż do Biernikowa, czy właśnie ostatnio Surowkina, który jest człowiekiem, którego Putin dobrze znał. I to jest człowiek, który miał życiorys pokazujący, że może się nadać na twarz tej operacji, a więc może przyjąć na siebie tą decyzję o wycofaniu wojsk rosyjskich z Chersonia. I pamiętajmy, Surowikin to był człowiek, który siedział w areszcie za zamordowanie tych, którzy się przeciwstawili puczowi Janajewa. On wtedy jako kapitan, dowódca batalionu, pierwszego batalionu drugiej dywizji tamańskiej, zmasakrował po prostu ludność cywilną, która próbowała zablokować przejazd pojazdów, którymi on dowodził. No i za to spędził 7 miesięcy w areszcie, a później Jelcyn, jak już miał problemy, postawił na tego typu ludzi. Rzeczywiście on później opuścił areszt, ale podczas swoich studiów na Akademii Frunzego był oskarżony o przemyt broni. Też duża afera, to był 95 rok, więc miał zabagniony życiorys, a z drugiej strony chodził za człowieka, który nie jest rozgrywany przez żadną z opcji, więc jest takim człowiekiem, którym Putin się będzie mógł skutecznie posłużyć. No jako dowódca wojsk powietrzno-kosmicznych doskonale nadawał się na stworzenie pewnej aury wokół niego, że to właśnie taki dowódca katastrofa, która grozi drugiej stronie, Armagedon, jak dostał przydomek wśród blogerów militarnych. No to wszystko tworzyło tego typu atmosferę, że on rzeczywiście był w stanie podjąć decyzję, którą Putin chciał przedstawić jako swój gest wobec Zachodu, jako pewnego rodzaju nawet swoistą zachętę do wywołania presji na Ukrainę, aby przystąpiła do rokowań, bo Putinowi po prostu jest potrzebny czas na odbudowę swojego potencjału, odbudowę armii, na wyszkolenie nowych formacji i w ten sposób klęskę chciał przerobić w swoisty dyplomatyczny sukces, a w każdym razie jako pewnego rodzaju atut, że to on jest obliczalny, że jest racjonalny, podejmuje racjonalną decyzję, bo rzeczywiście w tej sytuacji, w jakiej znalazły się wojska rosyjskie, jedyną racjonalną decyzją było wycofanie tych formacji, doborowych formacji, bo tam przecież między innymi dywizja pskowska, Szyszowa była w okrążeniu. Też samodzielna brygada arktyczna, 80. samodzielna brygada arktyczna, czyli formacja, którą stworzył po to, aby skutecznie walczyła o aktywy Rosji w Arktyce. I ona tu właśnie walczyła na przyczółku. Za ciepło im było. Ale mówimy o ogromnych stratach, mówimy o ogromnych zniszczeniach. Ja obserwowałem te dane, nawet do 1000 dziennie żołnierzy rosyjskich ginęło w pewnym momencie w tej ostatniej fazie. To też chyba efekt wysłania tych niewyszkolonych żołnierzy na karabiny i działa Ukraińców. Ale co to oznacza strategicznie, że oni już nie mają Chersonia? Tak? Bo cofnęliście za Dniepr. Dniepr tak idzie sobie tam gdzieś od środka Ukrainy, zakręca na wschodzie i potem jeszcze raz na południu. Więc on tak wykrawa trochę tą Ukrainę. Ale stał się w tej chwili naturalną granicą właśnie na południu, bo na wschodzie Ukraińcy są dalej, za Dnieprem. Natomiast tak, tutaj są Dniepr szeroki, bardzo głęboki, rozgranicza. Po pierwsze, to uderzenie, ono było rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Przypomnijmy, że to 11. Brygada powietrzno-desantowa uderzyła na Kachowkę i przejęła. Stamtąd rozpoczęli
dalsze uderzenie. W planach Rosji było po pierwsze zdobycie Odessy, czyli zbudowanie takiego mostu lądowego z Odessą i stworzenie przyczółka do uderzenia w głąb Ukrainy. Zniszczenie tego przyczółka. Ale także pójście na południe, do Mołdawii. Tak, tak, no to z Odessa, Mołdawia, no bo to jakby ten sam kierunek, prawda, czyli ewentualne wsparcie ze strony Naddniestrza, takim uderzeniem tamtejszych formacji. Ale generalnie to był przyczółek, który umożliwiał szachowanie Ukrainy i tworzenie zagrożenia uderzeniem w centrum państwa, czyli w zasadzie takie uderzenie przecinające, bo gdyby ono było nawet lekko wsparte uderzeniem z granicy białoruskiej, to mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z potężnym zagrożeniem w ogóle istnienia państwa ukraińskiego. W związku z tym, póki Rosja dysponowała tego typu atutem, a więc przyczółkiem, który dawał jej chociażby szantaż strategiczny wobec Ukrainy, to rzeczywiście to mobilizowało siły ukraińskie i zmuszało je do utrzymywania znacznych rezerw na wypadek ewentualnie realizacji tego typu strategii. Więc z punktu widzenia wielkiej strategii, to jest kluczowy element odzyskania pewnej dynamiki i przewagi strategicznej przez Ukrainę. To znaczy, to jest sytuacja, która jest ważniejsza od zwycięstwa charkowskiego, natomiast porównywana jest do tego, co się stało z Kijowem, a więc skutecznej obrony centrum administracyjnego państwa, bo te dwa elementy mogły przesądzić o przyszłości Ukrainy. Więc w tym wymiarze wielkiej strategii to jest ogromne zwycięstwo Ukrainy. To jest także ogromne zwycięstwo moralne. Żołnierz trzeci raz dostaje ogromne baty od Ukraińców i to już jest gdzieś ta granica. Pod Kijowem, pod Charkowem i pod Chersoniem, tak? Tak, są trzy wielkie klęski. I to się przebiło do świadomości Rosjan. O tym się już mówi w rosyjskich mediach. Tak, oczywiście, ale szczególnie ta mobilizacja, która połączona z tą ogromną ilością zabitych żołnierzy, no bo przecież ci żołnierze szli uzbrojeni w AKM-y, karabinki, które Związek Sowiecki wycofał. Ale jeszcze mieli te z pierwszej wojny światowej karabinki, te takie ładowane przez jednostrzałówki. Ale to te formacje przy milicjach, znaczy te, które tam rzeczywiście brały z... No niemniej, no trochę lepiej niż kosa, no ale to już nie jest broń do współczesnego pola walki. Oczywiście, natomiast ten szok, że raptem Rosjanie na masową skalę zauważyli, że dziesiątki tysięcy młodych Rosjan ucieka i to uciekają ci najzdolniejsi, że ta wojna jakoś trafiła do tych wielkich miast i raptem z dnia na dzień, bo przecież głośno były opisywane przypadki na przykład powoływania osób, które już dawno nie żyją, albo osób nieposiadających po amputacji nóg, rąk, z ciężkimi chorobami nowotworowymi. To te historie były szeroko opisywane. Albo na przykład historia, gdzie przeciwnik polityczny wysłał na wojnę swojego konkurenta tylko dlatego, że tamten wygrał w wyborach, no i żeby się go pozbyć, no to jako szef komisji wojskowej wysłał go po prostu na wojnę. Więc tego typu historie plus bunty, które pojawiały się w niektórych republikach, tych autonomicznych republikach, Tuwińska czy w Dagestanie, to wszystko tworzyło taką atmosferę wybuchową. No i ta historia ostatnia, która rzeczywiście mocno uderzyła, a mianowicie chodziło o oburzenie 155. Brygady, która została zmasakrowana. 300 oficjalnie zabitych żołnierzy wysłanych bez sensu na rzeź, wyszkolonych tym razem, tak? Bo to była piechota maska. Oczywiście. To odbiło się trochę. Odbiło, no to uderzyło też w generała Muradowa, który został powołany na stanowisko dowódcy Wschodniego Okręgu Wojskowego i któremu podlegała ta formacja. To jest człowiek, który zastąpił Czajkę, zdjęty
Czajko został zdjęty w maju i w zasadzie ta gigantyczna rotacja generałów, no bo Putin tutaj nieprawdopodobnie dokonywał czystek. To czystki w skali niemal stalinowskiej. Na pewno to nie poprawia morale żołnierzy, jeżeli widzą co chwilę innego dowódcę i tam mówi się, że tamten sobie nie poradził. Musimy niestety kończyć. Rozmowa fascynująca. Tak czy inaczej trzeba mówić o wielkim zwycięstwie pod Chersoniem, bo to jest bitwa na miarę przegranej wojny przez Rosję. Co będzie dalej, jeszcze zobaczymy, ale rzeczywiście kolejna klęska Rosjan. Jakoś dobrze się to połączyło z naszym świętem niepodległości. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Grochmalski, wykładowca na Akademii Obrony Narodowej, był... Sztuki wojennej, przepraszam, zmieniła nazwę. Ciągle o tym nie pamiętam. Był moim państwa gościem. A już za chwilę o tym, jak wydarzenia ostatniego tygodnia komentują media społecznościowe.